wszystkim, z tej strony Katie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z grą Ori. Tak, pokonaliśmy bossa, można tak powiedzieć, i lecimy dalej puścić na nowo wodę w drzewie. Ja tego nie chcę robić. Znaczy, chcę to zrobić, ale ja wiem, jak to się skończy, więc... Och, nie! Dobra, tak więc... Wypadnę tam... To... O, tutaj. I gdzie teraz wypadnę? A, nie dowiem się. O, tu jest w ogóle ten. O Jezus. O Boże. To będzie zabawne. To będzie zabawne. Oj, oj, oj. Nie najgorzej. Dobra. Ej, dobrze mi poszło nawet. Okej, okay, i tutaj potrzeba mi czterech. O Boże. No czasem to umieranko jest takie bezlitosne. Dziękuję. Okej. Okay. O Jezu, zawsze przez przypadek robię sobie zapis przy takich drzwiach. No nic, jak już zrobiłam, to już niech będzie. O, drzewo! O, ciekawe, jaką umiejętność zdobędę. Zwinny i szybował w powietrzu. Ja to bym wolała jakąś umiejętność taką z rozwalaniem tych drewnianych tych drzwi. No dobra, no. Po co jeden sprint w powietrzu sobie kupiłam w takim razie? A może dopiero teraz będę mogła z tego korzystać? Przytrzymaj Y w pobliżu światła lub wrogich pocisków. A następnie zwróć się w kierunku, w którym chcesz skoczyć. Pociski będą odbijane w kierunku przeciwnym. Co? Nie rozumiem. Może kiedyś zrozumiem. Póki to zupełnie nie rozumiem. Ale... Nie rozumiem. Przecież... Jak... Co? Ale ja... Tu się nic nie dzieje, jak ja naciskam Y. Aha. Nie wiem, jak ja to zrobiłam, ale to trzeba jakoś i zaatakować, a potem nacisnąć i... Co? Jezu, gro, ja... Za dużo, ja już nie ogarniałam. Czemu ty mi to robisz? A już było tak dobrze. Teraz się znowu zacznę wkurzać. A. A.
to ja teraz będę mogła te... Tylko najgorzej jest to, że mam tylko jedno życie. Bo strasznie tego nie ogarnęłam. Ale... I mogę odbić ten pocisk w tym kierunku! O Boże! Ale ja będę tego nie ogarniać. Ale ja tego będę nie ogarniać. A fajnie było teraz jeszcze... O matko! Nie, nie, nie! O nie, nie, nie! No nie wiem, ale okej. Mam wrażenie, że tutaj pod tym drzewem, tu w tym lewym takim zakamarku nie byłam. W ogóle tu pod tym drzewem to wygląda, jakbym w wielu zakamarkach nie była. No, ale teraz już tam nie będę, brat. Nie, 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 mam tu gdzieś, trudno. Trudno, najwyżej niczegoś nie zebrałam. Och. Jak ja się tam mam? Jaki żart. Nie mogę. O nie. Kurde. O, jest, dobra. Pokonałam go? Nie? Nie. O! No bo komórka energii. Miło. Okej. Okay. Teraz mam tą samą drogą wyjść stąd? Wiecie, co jest najgorsze? Nie mam wszystkich. Mam trzy i nie wiem, gdzie jest czwarty. Jezus Maria. A tu jesteś. Nie, 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 nie! O Boże, jak ja mam się teraz nawrócić?
Jakie to jest straszne! Nie podoba mi się to! Zupełnie mi się to nie podoba. O Boże! Chryste, panie, co w ogóle, co? Kto to wymyślił? Nie! Ja nie mówiłam, że chcę! Czym ja to mam atakować? Czy mam tego nie atakować? Jeszcze mi te... Jakie to jest głupie! Ej, nie rozumiem tego kompletnie. Jeszcze... A, no, tym mam to atakować. Ale... Kto takie chore rzeczy wymyśla? I się to jeszcze nie dostanę w górę? Serio? Bez sensu. O! Fajnie. Ej, to każdy przeciwnik atakuje mnie jakimiś takimi rzeczami, które ja mogę odbić? W sensie nie rozumiem, czym ta żaba mnie wcześniej zaatakowała, że ja to odbiłam. Nie mam żadnego pojęcia, naprawdę. Ale... Och, Jezu, jakiego mam srogiego mindfucka, w sensie mój mózg tak strasznie nie rozumie. Co tu się od Janie pawliło? Że po prostu... Wreszcie teoretycznie mogłabym się gdzieś przeteleportować, ale... Nie, chyba chcę robić fabułę, tylko nie rozumiem, co ja tu mam zrobić, czy się tam nie doskoczę. Cały czas mi się myli kierunek tego, gdzie ja chcę wskoczyć, z kierunkiem tego, co chcę atakować. Jesus. A to mogę atakować? Nie, nie mogę. Dobra, to na razie chodźmy z tej strony. Nie najgorsze to jest. Tylko pokonam sobie przeciwnika i teraz się nie dostanę na górę. Nie!
A, czyli jednak jestem w stanie, dobra. Tylko, o Jezus. A ja go pokonałam. No nie... Jakie te żaby są irytujące! Weźcie się stąd, kurde, nie chcę was tutaj, nie jesteście mi do niczego potrzebne. Czemu ten przeciwnik mi stąd zniknął? Te żaby się odradzają, a tego tu nie ma. No on jest potrzebny. Halo. Gdzie to skupię? O, okej, okay, nieważne. Jezu, te głupie żaby. Ja po prostu z tymi żabami nie mogę, no. Aha, ja tu miałam wejść. Okej. Okay. A to jeszcze nie. Nie wierzę w to! No czemu te żaby się tak odradzają, a cała reszta się nie chce normalnie odrodzić? O, no dobra. Nara, siema. Nie, 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 już mi się z wami nie chce. No właśnie, o tym mówię. Czy ja coś jeszcze mam rozwalić? Czy już nie? Czy już tutaj jest wszystko pokonane tak jak trzeba? Nie rozumiem. Ale dobra, chodźmy na drugą stronę. Już, już jest super, już mi się bardzo podoba. Nie wiem, czy ja tu coś mam rozwalić, czy nie. Aha, bo to działa tylko wtedy, kiedy jakiś pocisk chce odbić, a jak się odbijam od światła, to nie strzelam niczym, tak? Aż to muszę sprawdzić. Nie, nie strzelam niczym, dobra. To słabo trochę. Trochę słabo. Aha, to ja mogę się też odbijać od przeciwników. Takich samych w sobie przeciwników. Dobra, tu se zapiszę, bo... Trochę nie wiem, co ja mam tam robić. Dobra, to na razie chodźmy przed siebie. Nie rozumiem. Bo ja ewidentnie muszę... tutaj sobie to rozwalić. Ale to ja muszę tym pociskiem z dołu? Jezus Maria, przecież w życiu mi się to nie uda. Jaki chory pomysł w ogóle. Ja pierniczę. Nie. Ty mi stąd idź, bo ty mi się na nic nie przydasz, a tylko mi przeszkadzasz.
kurde, za szybko. A, udało się. O nie, dobra, jeszcze raz. Jezu, mi się teraz tak kierunki będą mylić. I co teraz? Kurde, idź. Kurde, no! Głupi przeciwnicy, kurde, przeszkadzają mi tutaj. Nie chcecie, przeszkadzasz mi, idź sobie. Co to jest do zrobienia, tylko że... O mój Boże. Nie, kurde. Nie. No god damn it. Nie dość, że się muszę użerać z tymi przeciwnikami, to jeszcze... Jakie jeszcze gry mi nie chciało zapisać. Jezu, jakbym tu marł, to bym już tak szlak trafił. Dobra. Otworzyłam. Jezu, jeszcze raz tą grę zapiszę na wszelki wypadek. Ach, ale to było głupie! Jezus Maria. I co teraz? Rozwaliłam to sobie dwóch stron. I? Mogę przewrócić pierwiastek wód. Jezu, tak się wkurzyłam, a wiem, co mnie teraz czeka. Po ukończeniu tego zadania pozostaną jeszcze dwa. Co? Właśnie. Jakby... Nie! No! Nie! Kurde! Muszę liczyć na łaskawość przeciwników teraz, którzy będą do mnie strzelać. Super. Najgorzej, jakie to jest głupie. No! Aaaa! Jak z początku! Jakie to jest głupie! Nie. No, nie.
Ja się mogę założyć, że to jest ostatnia prosta tam, nie? Po prostu nie mogę doskoczyć do tego głupiego światła. Tak, to światełka to był ostatni etap. Jezus Maria, najgorszy etap gry. Ja się prawie popłakałam po prostu przy tym za którymś razem. Nie no, żyję, dałam radę, umarłam tylko jakieś 30 razy, jeśli chcecie wiedzieć. Ja mam nadzieję, że w tej grze nie będzie więcej takich momentów, naprawdę. Znaczy, to jest strasznie irytujące, że po drodze nie ma żadnego save'a, tylko musicie to zrobić całe. Nie umierając przez tą głupią wodę. Dobra, i obudziliśmy Kuro. Która jest na nas zła, że przywróciliśmy wodę, najprawdopodobniej. No nie mówcie mi, że ja jeszcze teraz przed nią mam uciekać. Nie, dobra. Okej. Okay. Uratuje nas pani? Lubię pana. Pan jest fajny. Ja od początku wiedziałam, że pan będzie fajny. No. Ale piękne miejsce. A zostałeś ocalony przez Gumo. Gumo, w ogóle cute imię. Daleko. Okej, ale... No, 4% mi tu brakuje. Ale to było okropne, jeśli chcecie wiedzieć. Ej, a ja mogę się wrócić po te takie? Ja mam wrażenie, że jeśli chodzi o te nieodblokowane miejsce, to tutaj będzie ta jaskinia może? I tutaj te obszary. No, teraz się tam na pewno nie będę wracać, bo jestem zbyt zła. Na ten głupi etap. Ale kurczę... Nie, no dobra. To na razie... Jak to jest ładnie? Czy ty umiesz pływać, babyczku? Umiesz pływać, tylko... nie w nieskończoność. Ale okej, okay, fajnie. Zaczyna brakować tlenu, ale czyli faktycznie w tym momencie chyba te miejsca odblokowałam. Jest jak mnie palec boli. Są tak zgnieciony kciuk przez to. Och, masakra.
Nie, najgorsze jest też, żeby odbijać się od takich pocisków, które mam, to jeszcze spoko, ale w momencie, kiedy mam się odbić od przeciwnika, który mnie atakuje, to już jest dla mnie zbyt skomplikowane. Opa! Idź pan, kurde! Jezus Maria! No? Ha! No i teraz mamy czystą wodę, czyli dobrze mi się wydawało, że musimy ją po prostu oczyścić. No i tam jest fragment do rozwalenia, ale... O Jezu! Idź pan. Pan jest niemiły. Da się jakoś szybciej pływa. A, da się. No zjadło mnie. Tak, chodzi o to miejsce. Dobra, no na razie go nie rozwalę. Więc na razie stąd chodźmy. No właśnie, tu są jakieś fajne rzeczy. No, tędy. Ciup. O, tutaj jest szybsze pływanie, dobra. O Jezus! No spoko. Fajnie. Się zastanawiam, czy bylibyśmy w stanie jeszcze... Okej. Można zapisywać grę w takim miejscu. Sympatycznie. Ale Ori, wydaje się taki słodki dźwięk, jak się dostanie z wody i nabiera powietrza. Chcę sprawdzić, czy tam niżej jest coś fajnego. O! Yes! Ale mi się to podoba. Zwiedzanie podwodnych rejonów jest fantastyczne. Tu coś jest? O, wow! Tylko tlenu. Uff. O, i tam jest... to ja nawet miałam chyba tutaj iść. Nie, naprawdę, nabierający powietrza Ori jest psie cute. Au. No, mamy jeden. Super. A, tylko że w zasadzie to ja mam iść tam. Tam. Daleko tam. Więc w zasadzie nie wiem, po co miałabym iść tutaj. Ale w sumie why not, co nie? No, najgorsze jest to, że ja nie mam pojęcia, ile z tego odcinka wytnę i jak długo mam go robić. Jak długiego mam go robić. Yeah.
skał. Dobra, mam oba. Tam chyba tylko dwa były potrzebne, nie? Mogę tutaj właśnie na mapie zobaczyć? Chyba tylko dwa. Ale tu jest jeszcze coś. O Jezus. Ja, mapstone. Ale się zestresowałam. Dobra, to żeby nie marnować, to ja bym poszła tu zapisać. No i wracamy. Chyba cały ten obszar podwodny tu już zbadałam. A byłam w tej jaskini tam, czy nie? Byłam, dobra, byłam. Okej. Au. Ale, o ja! Ja tak bardzo czekałam, aż ty będziesz mógł pływać. Cudownie. Cudownie, jas. Dobra. Ojej, agresywne ryby. Chociaż w sumie to ja wchodzę w ich środowisko i je atakuję, więc nie wiem, kto tu jest bardziej agresywny, ale okej. Tu nic nie ma. Ewentualnie tu mogę sprawdzić. O nie, tu nie mogę rozwalić. Ewentualnie... Nie, raczej nie. Nie, ale naprawdę to jest najsłodszy dźwięk na świecie. Ja nie przestanę się nim zachwycać. Ori, który nabiera powietrze. No, how cute, no. Okej. O Jezus, najgorzej. Nie! A, no przecież jestem w stanie jeszcze to wykorzystać. Tylko nie wiem, czy teraz nie zrobiłam źle, że go zabiłam. Bardzo możliwe, że źle zrobiłam. A, ty wróciłeś. Okej, dzięki. Drzewo! Ojej, drzewo! Wytrzymały, potężny. Okej. A co mi da? Tupnięcie! O jest! Tak! Super! Bardzo mi się to przyda. Tak! O jas! Fantastycznie. Czekałam na to. A pan wróci? Przydałby mi się pan. Kurde, nie wiem czy... Ja chcę iść tam na dół. W sumie to bym jeszcze na górę poszła. Ale i tak jeszcze nie mam jak tam teraz wskoczyć. Kurczę, niech pan wróci. Przydałby mi się pan. I to bardzo. No i dobra, to na razie chodźmy. Hm.
Może trzeba z większej wysokości. O Jezus. I trafić jeszcze byłoby super. Nie działa! Aha, no chyba, że to trzeba. Aha. Okej. A ja się wróciłam. Bez sensu. O, dzień dobry panu. O Jezu! Co on mi tam jest? Widzisz, on mi tam tylko przeszkadza. Chyba, że ja mam go jakoś pokonać. O! Aha! Okej. Bajer. Tylko, że ja w dalszym ciągu chciałabym się dostać tu na górę. Ale chyba jeszcze nie jestem w stanie. Chociaż mogłabym wykorzystać tego pana. A, jak ja już tu jestem, to ty mi się tutaj nie pojawisz? A, bez sensu. No dobra, to w takim razie tu nic więcej póki co chyba nie zrobię. O Boże. O Jezu! No dobra. Aha! No tego póki co i tak jeszcze nie wykorzystam. No, dobra. To tu się nie dostanę, ale mam Mapstone. Mam nową umiejętność. Mogę się dostać tutaj. Fajnie. No i mogę się stąd chyba zabierać, no bo to już nic więcej w tym momencie nie zrobię. Ale powiem ci, że... Wam, że to jest znowu taki fajny, chillaucikowy moment, kiedy był taki straszny po prostu fragment z ucieczką przed tą wodą, po prostu ja pierdzielę. A teraz mamy tutaj taki chillaucik, taką wodę ładną i tak w ogóle tęcza się tu robi przy tym wodospadzie. I w ogóle... Super. O Jezus. Kurde no. Ach. Muszę się skupić. A, no nie tutaj. A ja mogę sobie wyjść po prostu tędy? Nie, nie wyjdę, dobra. Kurde. Za mało mam życia.
Kurde, może ja na tych rybach coś tutaj ukrałam. Nie bardzo. Okej, dam radę. No, dobra, wreszcie. Możemy sobie na spokojnie włożyć kamień. Ojej! Okej. Aha, czyli ja i tak musiałam tam iść, bo bym stąd w ogóle nie wyszła, gdybym nie nauczyła się tej umiejętności. No to spoko. I gdzie teraz? Aha, bo ja sobie tutaj rozwaliłam to... Tylko teraz warto by było na mnie wskoczyć. Żeby nie... Nie musieć powtarzać tego całego fragmentu. Okej. Jak ja mam się tam? Jakoś. No fajnie. Ważne, że żyję. To jest najważniejsze. To jest stary obszar, już byłam, dobra. To na dole jest fontanna. Na której mogę się wybrać, żeby sobie wszystko odnowić. I teraz. Gdzie ja tu mam takie miejsca, w których mogę rozwalić podłogę? Ten obszar mam zbadany na 88%? A bo tam pod wodą nie byłam... I to w ogóle jest mapstone. Ale nie chcę mi się teraz. O nie, nie, nie. Kiedy idzie? Bardziej, że tu jest jakieś miejsce do teleportacji? Jezu, nie ma. Ja jestem w najbliższym. I może kiedyś. No mogłabym iść... W ogóle tu jest cały obszar z wodą. Gdzie jestem? Jestem tutaj. Mogłabym iść tu na górę. I posprawdzać, co ja tu jeszcze w tym momencie mogę zrobić, nie? Dobra. Tu już chyba byłam, nie? Tak mi się coś kojarzy, że ja tam byłam. Albo nie, bo stwierdziłam, że za trudne. Byłam tam już. Dobra, nieważne. W ogóle... 136 śmierci. Nie ma jakiejś strasznej tragedii. Chyba...
O! A, to ja pewnie nie miałam podwójnego skoku, jak tu byłam. O, i dwa punkty mam. Uuu, cudownie. Co my tu mamy? Rozżarzony płomień zwiększa siłę duchowego płomienia. Okej. Okay. Tutaj mam tą zasobę energii, dostarczyłam 50% więcej energii. Stworzenie duchowej więzi odnawia dwie komórki życia. No same fajne rzeczy, no. Dobra, na razie weźmy to. A. Jeszcze sobie zapisz. Tylko wiecie co, ja myślę, że kurczę, nie mam pojęcia ile będzie miał ten odcinek, jak go potnę. Ale myślę, że wystarczająco. Tak więc no, tutaj już ten odcinek skończę. A później będziemy dalej sobie eksplorować i wykorzystywać nasze umiejętności, których wcześniej nie mieliśmy w miejscach, w których byliśmy wcześniej. No, tak więc powiem co. Bardzo dziękuję wam za oglądanie. No i do następnego odcinka. Pa!